Siemanko z Stan Wella i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Kręcę tak ziemią, żeby odleciały szybko te nietoperze, bo już jest po Halloween i widzicie, że jest aktualizacja do zrobienia, ale ja się teraz nie będę tym zajmować, bo to się robi bardzo, bardzo długo. Lecimy do odcineczka, ale też zanim to, to musimy odebrać koniecznie prezenty. Wydaje mi się, że będzie ich więcej niż jeden, ale zaraz zobaczymy. Dobra, lecimy do poczty i w dzisiejszym odcinku zobaczycie sekrety, których jeszcze nie znaliście, ale najpierw. W prezenty, tak jak mówiłam Dobra, lecimy, uwaga To jest walizka, słuchajcie No i niestety tylko jeden prezent Przykro mi bardzo Więc wychodzimy stąd i lecimy Teraz z naszymi sekretami I teraz, aby pokazać wam Pierwszy sekret, musimy Udać się tutaj, w te miejsce Właśnie, tutaj jest taki mm, Rekwizyt, który musimy Właśnie ze sobą wziąć, o coś takiego Dobra, jak stoi nam tutaj ten gościu To dajmy mu to czy tego on nie weźmie, to ona wziął na głowę. Zabieramy go tutaj. No i wychodzimy. I lecimy teraz w kolejne miejsce. Uwaga i lecimy do miejsca w sumie obok, niedaleko. Lecimy tu i musimy go wyciągnąć, a dokładnie w sumie ten requisit jest dla nas najważniejszy. Gdzie jest ten gościu? O jest, jest ten gościu, to sobie zamkniemy. No i teraz tak. Um, o, ona ma ręce tutaj takie wolne, więc w sumie tak, ona dostała, słuchajcie, właśnie ten znak i kolejną rzeczą, jaką musimy jej dać, ona jest ukryta tutaj, zobaczcie. Jak widzicie, tutaj kładziemy nasze krampety od czasu do czasu. No i pojawił się kolejny taki, jakby kolorowy, no, z farbkami jakimiś. Zobaczcie, więc po prostu kładziemy sobie naszego krampeta. Ciekawe, czy mieliście go już. Czy zrobiliście takiego krampeta? Jestem ciekawa, dajcie znać w komentarzach. To był taki mały sekrecik na początek, a teraz lecimy w kolejne miejsce. Wracamy tym razem na pocztę, ale po coś innego. Nie słuchajcie, po prezenty. Lecimy tutaj i uwaga, wyciągnijmy sobie kogoś. O, może takiego gościa. Pyk, dobra. No i zobaczmy tutaj. Podejdźmy tym gościem tutaj. O, jest też taka maskotka. Malutka, ale fajne. No i teraz tak, musimy. Obniżać te półeczki, zobaczcie, to są takie rzeczy, ale szukamy inne. Są świąteczne. Teraz będziemy na święta się przebierać, więc mogę Wam pokazać, że w tym miejscu występują świąteczne rzeczy. Będziecie mogli sobie je stąd brać, nie będziecie musieli wydawać na przykład kasy. Na pewno coś stąd fajnego sobie weźmiecie i tym sposobem możemy na przykład ubrać gościa na zimę, czy na święta. I zobaczcie, jaka piękna choineczka tutaj jest. Są normalnie bombki, aż sama często już myślę o ubieraniu choinki. Jakie to musi być piękne wszystko. Zobaczcie, tutaj takie małe y, ozdoby świąteczne. Zobaczymy czy coś jeszcze jest dalej. No oczywiście, później jest Sylwester i wiele, wiele innych jeszcze świątecznych rzeczy, więc mam nadzieję, że użyjecie to na przykład do dekoracji swoich domków. Wyciągniemy może tego gościa i trzeba. Trzeba tutaj zapalić te światełka w basenie, ale to jest bardzo ważne, żeby było zapalone co drugie światło. Więc te są już odpalone, teraz te. I uwaga, patrzcie, teraz będzie mogło nam się otworzyć to! Właśnie, co tutaj jest? Krampet, kubka. Patrzcie, i Krampet, taka, nie wiem, łezka, żółta, czy co to jest. Więc po prostu będziemy musieli to wziąć ze sobą i położyć tam, gdzie nasze wszystkie krampety, ale może nie w tym momencie, bo, e, bo musimy lecieć, zrobić kolejne e, nasze sekrety. Muszę pokazać wam kolejne sekrety, ale jestem bardzo ciekawa, czy znaliście te miejsce, właśnie tajemnicze, gdzie są ukryte krampety. Lećmy w. Kolejne miejsce. Teraz lecimy do któregoś z naszych domków, i dokładnie do tego, gdzie jest właśnie basen, bo chciałabym Wam pokazać coś bardzo ciekawego, i sami też moglibyście określić. Yy, jak to się dzieje, co o tym myślicie? Więc uwaga, lećmy sobie teraz do kuchni i do jedzenia dokładnie. Więc wyciągamy jakieś tutaj produkty, czyli na przykład to jeszcze są rzeczy Halloweenowe, ale dobra, jak mamy, to wyciągamy. Są to. Ach, nie chciałam tego zrobić. Są to słodycze w paczkach. Muszę to odsunąć, bo ja tutaj totalnie nie mam miejsca. E, jeszcze coś wyciągnijmy. O, takie na przykład lody. Takie lody. Mm, co tutaj jeszcze możemy wyciągnąć? O, coś takiego. To jest akurat chyba mięso, ale dobra. Wyciągnijmy sobie. Czy coś jeszcze tu jest w paczkach? Jest. Ok. To sobie wyciągnijmy. Czy jeszcze może coś wyciągniemy? Może. Takie jakieś drażetki, czy co to jest? Dobra. Niech będzie i teraz w tym momencie wsadzamy to wszystko do basenu. Pewnie się zastanawiacie, co ta belka kombinuje. W takich rzeczy się do basenu nie wsadza. no ale widzicie. Te rzeczy się zanurzają. Okej. Okay. No i mamy te rzeczy w basenie. To jest jedzenie w basenie. I teraz tak, otwieramy to. Patrzcie, ja teraz to wyciągam. <laughs> Jeśli sięgnę, oczywiście. Dobra, może sobie je podniosę pyk. OK. I chcę to złapać. O, i zobaczcie. zdobiło się to niebieskie. I co myślicie o tym? Czy to oznacza, że jest to wodniste jedzenie? Czy oznacza to, że jest może w jakiejś właśnie wodnej polewie, czy to jest zamrożone. Z lodami widzicie, co się dzieje. One jak się zanurzą, to nie oznacza to wcale, że zrobią się właśnie niebieskie, tak? Bo wyciągnęłam, to jest coś takiego. No ale te rzeczy jeszcze tu na dole, dwie niewyciągnięte, które tak mi nie sp niefortunnie spadły, że już ich nie złapię, też są niebieskie po wyciągnięciu. Więc jestem ciekawa, co o tym myślicie. Czy to jest na przykład jakaś wodna polewa? Czy to już się tutaj nam zamroziło? Co myślicie o tym? Dajcie znać w komentarzach. Ale jest też ciekawa, czy, myśl, czy wiedzieliście o tym, że coś takiego można zrobić tutaj w toka Boka. Jesteśmy teraz niedaleko banku, ale z tego co widzę, to musimy ruszyć na pierwsze piętro i zaraz zobaczymy, co tutaj się zadzieje. O, mamy takiego gościa, mamy tu śmietnik i też mamy taką rybę, ale mamy kartkę, damy mu tę kartkę. Otworzymy i zobaczcie, jest tutaj kod. 4, 6, 2 i jakiś widelec Więc lecimy tym gościem Z tą kartką No i z okularami Na drugie piętro I coś tam pewnie tajemniczego otworzymy Fajne rzeczy są w tej Tokaboka Że właśnie Możemy jakieś sekrety tutaj Odnaleźć Dobra, jesteśmy już na samej górze Usiądziemy sobie tutaj. Patrzcie, tu chyba się szykuje jakaś sierandka, bo jest też pierścionek, więc jakieś złotym Mamy obraz i za obrazem musimy wpisać ten kod. 4, 6 i 2. Zielone i mamy, patrzcie, zastawę złotą, ale nie tylko że zastawę złotą to i diament. Taki trochę transparentny, ale fioletowy. Pięknie on wygląda, bardzo pięknie. I teraz się możemy bardziej jeszcze przygotować na tę randkę i właśnie dać tutaj talerz i inne dodatki w kolorze złotym. Lecimy na stadion. Uwaga, uwaga. Ładuje nam się tutaj wszystko. I teraz tak, lecimy, ale na. Piętro pierwsze, w tym momencie nie gramy żadną piłkę, lecimy na piętro pierwsze i tutaj na bok. Za tym gościem kryje się taki zielony guzik. I jak go wciśniemy, to patrzcie, ile hajsu, i monety, i kasa papierkowa, i w ogóle tutaj jeszcze coś takiego jest. Mamy diament zielony, ale gość jest bogaty, i mamy taką kartkę, zobaczcie, i tak. I księżyc równa się jakieś, nie wiem, błyskawice i coś? Co to może oznaczać? Musimy rozwiązać ten sekret, więc e, to musimy ze sobą zabrać i iść w kolejne miejsce. Ale w sumie niedaleko, bo się tylko przesuniemy tutaj na bok. Ok, zobaczcie, tutaj tak jest księżyc, tak? My coś podobnego już robiliśmy, więc sądzę, że trzeba zrobić noc. Dobra. Nastała noc, i teraz patrzcie, musimy szukać takich guzików. Jest już tutaj taki jeden guzik, więc już jest wciśnięty. Teraz musimy. Dalej drugi guzik jest też wciśnięty. I za tymi butelkami też jest coś takiego. I mamy, otworzyliśmy tajemnicze miejsce. Kolejny diament, jaki piękny, piękny bardzo. No i taki tutaj żółwik, jakby leniwcowy trochę nam się pojawił. Dajcie znać, czy znacie takiego właśnie leniwca? On ma żółwio, leniwca. On ma na sobie też te wszystkie znaczki, właśnie z tych podpowiedzi. Więc mam nadzieję, że komuś tutaj Udało się dzięki mnie rozwiązać tę zagadkę. Zrobimy sobie z powrotem dzień, bo tutaj łatwiej będzie mi znaleźć potrzebne rzeczy. I teraz chciałabym Wam coś pokazać, bo gdybyście się bawili z kimś na przykład, wychowanego w toka boka, to jest fajna tutaj kryjówka, właśnie w tych apartamentach. Spójrzcie, mamy tutaj taką panią, i jak ją damy sobie tu. ojej, jej, poczekajcie, to ona się może ukryć. Właśnie za tą ścianą, widzicie? I wtedy na przykład, jak ktoś chodzi tutaj sobie, to niekoniecznie musi ją zobaczyć. I teraz możemy sobie dać też kolejną osobę, i kolejną. Ze zwierzakiem jest tak samo. O, w hajsie, zwierzek śpi, to ma chyba niezłe sny. I ze zwierzakiem jest tak samo. Zobaczcie. Ciekawe. Czy to znaliście? Przenosimy się ponownie na ten uniwersytet, i na jedno piętro musimy tutaj trafić. Ok, jesteśmy na prawidłowym piętrze. Otwieramy sobie tą szafeczkę i jak widzicie, jest tutaj mnóstwo ciekawych rzeczy. Bierzemy na przykład ten statek To ręki dla tego chłopaka damy, i jak go odpalimy, to zobaczycie, że on potrafi działać naprawdę. Pyk. Patrzcie, unosi się lata, ale jak my się poprzesuwamy tym gościem, to ten statek rusza się razem z nami. Czegoś jeszcze takiego tutaj w tej grze nie widziałam, żeby coś się ponad moją ręką właśnie ruszało. Więc jest to. Coś takiego. Jesteśmy w szkole filmowej, i teraz odnajdujemy miejsce, gdzie możemy sobie przesuwać kilka półeczek. To jeszcze nie jest to, więc lecimy na inne piętro i szukamy tego miejsca. Ok, jesteśmy tutaj, i uwaga, patrzcie, co tutaj jest. Są same fajne rzeczy, ale my musimy znaleźć jedną konkretną, która bardzo nas interesuje i właśnie już tutaj przeleciała. Dobra, mamy ławkę. Ale musimy ją wziąć, więc potrzebnym nam jest ktoś. Czy możemy dać tę ławkę? Właśnie, Syrenie. Okej, okay, jest Syrena. Mamy już ją tu i stąd sobie wychodzimy. Dobra. I teraz przenosimy się do naszego innego domu. Już Wam pokażę, którego, a właśnie tutaj, i teraz tę ławkę wyciągniemy sobie w takie miejsce, które się nie spodziewacie, bo nie wyciągamy tej ławki, właśnie na przykład gdzieś tutaj do jakiegoś pokoju, oj, to nie tutaj, tylko do windy, do windy i ta ławka wtedy nigdy nie zniknie. Czytajcie to? Możemy sobie dać właśnie tę ławkę, tak? I postać tutaj, i jak się przejedziemy na pierwsze piętro, to jak to będzie wyglądało? Otwieramy, i Syrena siedzi nadal w windzie. Taka luksusowa winda, bardzo bo. Budynek też jest luksusowy, więc winda też luksusowa, gdzie można sobie siedzieć, a nie że tylko stoimy. Chyba wam jeszcze tego nie pokazywałam, więc lecimy do Sea Life. I tutaj wiecie, że za szybę do tej wody możemy wsadzić właśnie postaci, czyli na przykład te dziewczynę, tego chłopaka, tego chłopaka, w sumie tego też tutaj wsadźmy. No i widzicie, że ja z tej skrzyni kiedyś już wyciągnęłam sobie tego węgorza elektrycznego. Ale kiedy go wsadzimy tutaj, on ładuje nam tą całą machinę i nagle te wszystkie rybki, osoby, nawet kula taka świecąca, ruszają się, tańczą. Więc naprawdę bardzo fajnie to wygląda. E, Spróbujcie sobie, na pewno Wam to wyjdzie, a mi zostawiajcie łapy, jeśli tego nie widzieliście. Lecimy chyba już w ostatnie miejsce, do fryzjera. Lecimy do fryzjera, i tutaj mamy trzy krzesełka. Musimy je zająć. Musimy wyciągnąć jakieś dziwne postaci tak byłoby najlepiej. Więc co? Wyciągnijmy sobie tak go. Czy ktoś tu będzie jeszcze taki ciekawy? No, takie jakby jabłko sobie wyciągnijmy, yy, i może kogoś z czymś dziwnym na głowie. O dobra, może niech będzie to. Mamy wyciągnięte trzy postaci, no i będziemy robić im fryzury. <grym> Bardzo ciekawe, jak wyjdą, bo patrzcie, są tutaj już pokazane fryzury na górze, jak one będą wyglądały. Patrzcie, tak można sobie fajnie edytować nasze postaci, które mamy. Specjalnie wziąłem te takie dziwaczne, a nie takich ludzi. Prawdziwych, żeby zobaczyć jak będą wyglądać. Jestem ciekawa tej postaci, bo ona ma coś takiego na głowie. No i ma jeszcze coś takiego. Ej, mega. A gdyby zrobić jemu afro. Wow! Będę naprawdę chyba korzystać częściej z usług fryzjera. Chyba będę się pojawiała tutaj częściej, bo bardzo fajne jest to, że możemy sobie właśnie tutaj zmieniać im fryzury. No, ślimak! Dlaczego ja wcześniej nie widziałam takiego ślimaka? O! To! To są normalnie on ma takie czułka i tutaj też bym miał takie czułka. Patrzcie. A, dobra. Przez to, że ma te czułka to mu tak odstaje ta fryzura. Więc dajcie znać, co myślicie o moim e, ślimaku. A ja myślę, że w dzisiejszym filmie to będzie już tyle. Wystarczy tych sekretów. Przygotowałam dla Was jeszcze na następny odcinek następne sekrety. Bardzo ciekawe. Nie będę Wam więcej tutaj zdradzać. Jeśli film wam się spodobał, to zostawiajcie łapy do góry, subujcie kanał, zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. A ja się z Wami żegnam. O, tej troskawce bardzo pasuje. Pa, pa!